Adam Kremer, właściciel winiarni Bachus, która jest partnerem festiwalu. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy w tym projekcie uczestniczyć. No, dotknięcie jakby kultury dla nas zupełnie obcej. Z drugiej strony możliwość uczestniczenia czynnego we wszelkiego rodzaju imprezach, które są organizowane właśnie przez Regionalne Centrum Animacji i Kultury, no, powoduje, że czujemy się wyróżnieni. No, jest to też na tyle zacne miejsce w winiarni Bachus, że nie musimy się niczego wstydzić. Jest się czym pochwalić. Jest to miejsce takie reprezentatywne, jeśli chodzi o Zieloną Górę. To jest niesamowite, że tak, w taki sposób spokojny, delikatny, można powiedzieć, zainicjowano tutaj jedną wielką zabawę na deptaku, gdzie mnóstwo ludzi uczestniczyło w tańcach, nie wiem, w śpiewach, w zabawie. No to też wskazuje, pokazuje, jak ważne i jak istotne są wszelkiego rodzaju inicjatywy tutaj na mieście, a ta spotkała się ze szczególnym uznaniem naszych gości zielonogórskich. Bardzo dziękuję.